gdzieś tam Turcy drżnęli. Chrześcijaństwo tam było wcześniej. Gdzieśmy się gnali. No dobra. Obóz zagłady w Bełżcu. Za kamienie, a to są, powiedz. Trzeba przyznać, że to ma swoją wymowę. Muzeum obozu koncentracyjnego, obozu zagłady w Bełżcu. Po obejrzeniu muzeum obozu męczeństwa wsiadamy na rowery i jedziemy do Lubicy Królewskiej. O godzinie 16 docieramy do 20 docieramy do Lubicy Królewskiej w szkole. W pięknym obiekcie sportowym będziemy mieli nocleg. O godzinie 17 wyruszamy na trasę rowerową wokół Lubicy Królewskiej po roztoczu południowym. Czy jeszcze na kogoś czekamy? Wszyscy razem, jedziemy tak. Mówią, że już zboże zebrali, mogą jechać całą tył. Przebierańcy dalej w trasę. To groźba się obietnica. Staje w porze. No, wreszcie się kłóciłam, wreszcie rzeczy, bo widzę, że jest niedobrze. Już jest dobrze. Ja się dopasowuję do tego, co pokażę, a ja... Naprawdę, bo ty przejście graniczne w Chrobrennym, kolejka samochodów. Nasza pani przewodnik. Pani wicedyrektor szkoły Lubicy Królewskiej. Drewniany kościółek w Chrobrennym. Kapliczka i
źródełko ze studnią na w siedliskach. Marian wszystko nagrał, to nie wiem, czy... No wiesz. Nie wiesz? Dopadli do wody, ja wiem. Ja myślę, że tam tutaj nie różni się niczym. Tak, to jest ta sama, co płynie tam w ty. Poczynam w internecie, że to w takiej wiosacznie... Kaplicka nad źródłem. No bo ludzie szukają. Co ty chciałeś zobaczyć? Jak rusuje? Co? Źródełka jest w jaki sposób? A ty o, Kaś, wywierzyska. Do Kamieńca dojedzie. Taką formę będzie miał. O godzinie 20:20 wracamy z rajdu po Roztoczu. Dzisiaj przejechane 62 km. Drugiego dnia, 12 sierpnia, meldujemy się wszyscy na granicy, na przejściu granicznym Hrebenne i czekamy na odprawę celną. Drugiego dnia pielgrzymki po wielkich tarapatach i problemach na granicy z przyczepą. Pielgrzymi docierają do Brzuchowic na godzinę 16:00. W wielkim trudzie deszczu i znoju i po odprawieniu mszy o godzinie 17:30 następnie wyruszają do Lwowa. Etap był ciężki, w padającym deszczu, który pada praktycznie cały dzień z przerwami. Dzień trzeci pielgrzymki, 13 sierpień. Po zjedzeniu śniadania, godzina 8:00, wyruszamy na trasę do Brzeżan. Pogoda niezapewna, trochę pruszy drobny kapuśniaczek. Wyjazd na trasę. Monastyr. Po przejechaniu 30 km wokoło Lwowa zatrzymujemy się na dłuższy odpoczynek z piciem herbaty. Cały czas pada deszcz, mokro, nawet chłodno, no ale trzeba jechać dalej. Trzeba jechać niestety dalej, pomału się zbieramy. Miejscowość Rohatyn. 100 km równo przejechaliśmy od Lwowa. Zatrzymaliśmy się na dłuższy odpoczynek. Centrum miasteczka. Kiedyś musiało być całkiem ładne. Każda społeczność ma swoich bohaterów. Pomnik Adama Mickiewicza przy kościele. O 18:20 dotarliśmy do Brzeżan. W strugach deszczu. Rowery pakujemy do kościoła. Thank you.
dziwny trochę obrazek, rowery w kościele. Stare konfesjonały. Bezpośrednio po przyjeździe do Brzeżan będziemy uczestniczyć we mszy świętej. Tutaj stoi ksiądz Bartłomiej, zapraszał na schłanie. Jeżdżcie i jedzcie z tego wszyscy. Przyjechaliśmy na rowerach 135 km. Czwarty dzień pielgrzymki rozpoczyna się tragicznie. Na dworze jest wichura. Deszcz bez przerwy spada całą noc. Grzmiało, błyskało. Warunki do jazdy są tragiczne. Tu nocowaliśmy u pani Oksany. Ukraina we mgle i w deszczu. Siódma 7:30. Jesteśmy już pod kościołem i będziemy próbowali jechać rowerami. A zaraz obok kościoła tablica upamiętniająca bohaterskich żołnierzy ukraińskich. Deszcz pada cały czas ze zmienną częstotliwością. Za chwilę rozpocznie się poranna msza święta. Widzicie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Potem poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. Oto Słowo Boże. Ze względu na padający deszcz i trudne warunki atmosferyczne, część uczestników rezygnuje z dalszej jazdy rowerami i przenosi się do autokaru, ale większość jest wytrwała i będzie jechała na rowerach dalej. Mimo deszczu humory dopisują. Grupa gotowa do wyjazdu. Ruszają wszyscy na trasę. Siedem kilometrów za Brzeżanami, już jest pierwsza awaria.